Cześć, z tej strony Moto Trekker. Jeśli masz więcej jak 180 cm wzrostu, podobnie jak ja, szukasz motocykla, który będzie dla Ciebie wygodny, to w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, na co zwrócić uwagę, wybierając motocykl skierowany do osób wysokich, oraz przedstawię kilka propozycji motocykli, których być może jeden z nich może okazać się idealnym strzałem w dziesiątkę właśnie dla Ciebie. Więc jeśli Cię to interesuje, to rozsiądź się wygodnie i lecimy. Wysokim motocyklistom często doskwiera problem niewygodnej pozycji za kierownicą. Zbyt mały motocykl powoduje, że kolana są nienaturalnie zgięte, plecy szybko się męczą, a dłonie zaczynają drętwieć. I to fakt. Komfort jazdy to podstawa, zwłaszcza jeśli podobnie jak ja planujesz długie trasy. Dlatego warto zwrócić uwagę na trzy kluczowe aspekty. Wysokość siedzenia, odległość podnóżków od kanapy i szerokość kierownicy są tutaj kluczowe. Zacznijmy zatem od wysokości kanapy. Dla osób wysokich optymalne są motocykle z siedzeniem na wysokości co najmniej 80 cm od ziemi. Dzięki temu nogi mają więcej miejsca, a jazda staje się wygodniejsza. Modele Enduro czy Adventure charakteryzują się właśnie taką pozycją. Motocykle takie jak Honda Africa Twin czy BMW GS są tutaj świetnymi przykładami. Kolejnym elementem jest ergonomia podnóżków. Niskie, szeroko ustawione podnóżki pozwalają na bardziej naturalną pozycję nóg. Warto sprawdzić, czy dany model ma regulowane podnóżki. To daje jeszcze większą elastyczność. A jeśli Twój ulubiony motocykl nie ma tej opcji, zawsze możesz zainwestować w modyfikację i samemu je podnieść lub obniżyć. Nie jest to z reguły jakimś większym problemem. Nie zapominajmy też o kierownicy. Wysocy motocykliści potrzebują szerszych i wyżej umieszczonych kierownic, które pozwolą na wygodniejsze prowadzenie. No dobrze, porozmawialiśmy o parametrach, na jakie warto zwrócić uwagę. Pora na kilka przykładów. Jeśli szukasz motocykla na długie wyprawy i masz duży zapas gotówki, sprawdź przede wszystkim BMW R1250, GS, R1300, GS, legenda wśród podróżników. Epickim i kultowym motocyklem jest na tej liście Honda CRF 1100L, zwana potocznie African Twin. Idealny motocykl na bezdroża, a przy tym wyjątkowo wygodny dla wyższych kierowców. Tutaj jeszcze mam dla Was propozycję w postaci Triumfa Tiger 1200, ale również te mniejsze modele, takie jak 900 czy 800, tak będą dla Was idealne. Ma świetną pozycję za kierownicą i sporo miejsca na nogi. Jeśli natomiast jesteś sympatykiem cruiserów lub chopperów, mam dla Ciebie trzy propozycje z tej kategorii. Harley Davidson Road King. Jest to klasyk z przestronną pozycją za kierownicą. Indian Chief Dark Horse. Duża maszyna z idealnie rozmieszczonymi podnóżkami. Na tej liście jest również Yamaha XV1900 Midnight Star. Ale co jeśli Twoje serce bije mocniej na widok nakedów czy sportów? Nie martw się, tutaj też znajdzie się coś dla wysokich. Na przykład KTM 1290 Super Duke R. Świetny naked, mocy na pewno tutaj nie będzie brakowało. Nie wszyscy dysponują jednak tak wielkim budżetem na swój motocykl, dlatego przygotowałem również dla Was tańsze alternatywy dla BMW GS i Afryki Twin. A są tutaj modele Suzuki V-Strom 650, gdzie używany możecie kupić w przedziałach między 18-25 tysięcy w zależności od rocznika. Wysokość siedzenia jest tutaj na 83 cm. Jest to idealny, uniwersalny motocykl turystyczny, świetny na długie trasy i wygodny dla wyższych jeźdźców. Kolejnym w tym zestawieniu będzie Kawasaki Versys 650. Tutaj wysokość siedzenia mamy 84 cm. Cena bardzo zbliżona, o między 15-25 tysięcy kupicie już coś fajnego. Jest to dynamiczny motocykl z prostą pozycją za kierownicą. Kolejna
Honda NC750X. Cena tego modelu 18-30 tysięcy, wysokość siedzenia 83 cm. Jest to motocykl oszczędny z przyzwoitymi osiągami i ergonomią idealną dla wyższych kierowców. Natomiast jeśli preferujecie cruisery i choppery, to mamy tutaj Yamaha Dragstar 650 albo 1100. Mamy taki model jak Honda Shadow 750 albo coś również od japońskich przyjaciół, czyli Kawasaki Vulcan S650. Jeśli jednak jesteście miłośnikami nakedów i turystycznych streetów, to zwróćcie proszę uwagę na dwa motocykle, mianowicie Honda CB500X oraz bardzo popularna Yamaha MT-07, którą możecie spotkać na placykach, bo są to motocykle, na których przygotowujecie się do egzaminu kategorii A. Na pewno będziecie się czuć na nich komfortowo i będą spełniały one swoje właściwości. Spokojnie, kochani, wiem, że nie wszyscy macie już kategorię A. Albo część zrezygnowała z tego świadomie, albo część nie zrobiła jeszcze prawa jazdy, więc w tym zestawieniu pojawią się również motocykle 125 cm, dzięki któremu na kategorię B będziecie mogli w naszym pięknym kraju poruszać się naszymi drogami publicznymi. I tutaj warto jest podkreślić, że fajnie jest, według mnie, w mojej ocenie, wybrać jednak motocykle używane, motocykle japońskich przede wszystkim producentów, te, które charakteryzują się silnikiem o mocy 15 koni mechanicznych. Wszystkie inne dostępne na rynku oscylują, jeśli chodzi o chińskich producentów, to jest raczej te 13-12 koni mechanicznych, co 3 konie w jedną i 3 w drugą przy tej pojemności, przy tej mocy, to jednak jest w moim odczuciu bardzo dużo. Więc żeby wasza 125 poruszała się dynamicznie, sprawnie i utrzymywała te 100 km na godzinę z nami, dryblasami na pokładzie, warto się do tego zastosować. Jeśli chodzi o pierwszy egzemplarz motocykla, który dla was przygotowałem, jest to Honda Shadow. Honda Shadow 125 jest to bardzo fajny chopperek. No i nie będziemy się tutaj jakoś specjalnie rozgadywać na jego temat. Następna Yamaha Virago 125, również jak na swoją klasę, jak na 125 cm, bardzo dynamiczny, fajnie jeżdżący motor o bardzo dobrej kulturze pracy silnika i bardzo fajnych opiniach w sieci. Kolejnym motocyklem, na którym powinniście zwrócić uwagę, będzie Honda Varadero 125. Honda Varadero jest to już taki mały turystyk, namiastka turystyków tych wielkich, na którym macie bardzo wyprostowaną pozycję, na którym siedzi się nawet osobom, które mają 190 cm wzrostu, bardzo wygodnie, dlatego uważam, że jest to coś, na czym warto się gdzieś tam skoncentrować. Jeśli, kochani, podobał wam się ten materiał, macie jakieś przemyślenia, macie inne modele, które chcielibyście zaproponować tym wysokim kolegom, takim jak my, piszcie śmiało w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, za co bardzo, bardzo wam dziękuję i widzimy się już w następnym odcinku. Ja się odmeldowuję. Miłego dzionka, trzymajcie się, pa! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Cześć! Cześć, z tej strony Mototracker. Cześć! Cześć, jestem Mototracker i dzisiaj... Cześć! Być może właśnie dla ciebie. Cześć, z tej strony Mototracker. Szukasz motocykla? Cześć, z tej strony Mototracker. To rozsiądź się na kanapie wygodniej i oglądamy. Więc jeśli cię to interesuje, to rozsiądź się wygodnie i lecimy. Cześć, 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 cześć.